Witam w kolejnym odcinku Wakacji z Tibrią i tym razem robimy inku. Byłem na tym inku może 2 tygodnie temu i nagrałem parę ciekawych, myślę, materiałów. Jak widzicie, z początku bijemy tutaj tego wampira. No i będzie nam potrzebne, żeby w ogóle dojść do tych misji początkowych, będziemy potrzebowali Demonic Essence i Vampir Dusty. Tak jak właśnie, taka ilość, która była wyświetlona na tym obrazku, który się pojawił przed chwilą. Drugim takim mini bossem właśnie był ten duch na Liberty Bay. Oczywiście jest on bardzo słabym przeciwnikiem, ale profesje bijące z fizyki, czyli Knight i Paladin, będą musieli się po prostu obkupić w jakieś runy albo po prostu czary. Na przykład Paladin świętością to uwali, ale ja musiałem Knightem uwalić to niestety Avalanche. Z Ungrezem troszkę było ciężej, bo oczywiście Knight chyba miał najgorzej według mnie, bo musiał stać twarzą w twarz i musiałem cały czas nawalać Exorigran i nawet czasem niezłe buły wyłapałem. Nie miałem jeszcze 9 M level, żeby po prostu Magic Wall runę, nie wiem. Chodzi dokładnie, kurde, nie wiem jak to się nazywało, ale chodzi mi o te fieldy energetyczne, które pionowo się rzucają na 5 kratek czy 4. To jest bardzo przydatne, jeżeli bijemy Ungreza i możemy w ten sposób troszkę szybciej go ubić. No i jesteśmy już na inku. Jak widzicie, idziemy do pierwszej komnaty z bossem. Tutaj musieliśmy wszyscy założyć Steel Ringa, ponieważ gdybyśmy nie mieli tego Steel Ringa, to padlibyśmy jak kawki od takich oczów, które tam atakują takimi, nie wiem, jakimiś uderzeniami. I widzicie, tam właśnie u góry już jakiś koleś wyspał, bo nie założył Steel Ringa i weszedł na hardcora. No nie jest to ciekawe, bo możecie zobaczyć, ile tych patchadł tutaj się znajduje, więc nie jest to jakieś super wyłapać takie silne combo bez tego Utanavid albo Steeringa. Sam boss, jak on padał, no oczywiście ekipa była duża, więc te bossy jakoś tak zbytnio nie stały długo, no od 10 do 15 sekund tak myślę, że się trzymały. Możecie tam zresztą zobaczyć, ale kurde, troszkę zasłania mi ten szablon, ale myślę, że coś tam widzieliście. No i lecimy właśnie teraz. Inna komnata lodowa. Jest to drugi etap naszego inku. Też w niektórych komnatach miałem strach nagrywać, bo trochę mi lagowało. I to znacznie lagowało, bo dużo postaci na ekranie, jeszcze Fraps mi zżerał kompa. Miałem trochę strach nagrywać, by nie wyspać, jakiegoś kombosa nie zebrać. Jak też widzicie, w backpacku zebrałem trochę tych steel ringów, dużo, też nie wiem po co aż tak dużo, ale te energy ringi zawsze się przydadzą. Na przykład w ostatniej komnacie, w której byłem, bardzo mi się przydały. Niestety ja nie nagrałem tej ostatniej komnaty, tego final rooma, ponieważ brakło mi miejsca na dysku. Przed final roomem wyrąbało mi komunikat, że nie ma miejsca. Fraps mi zwariował. Jakbym to, kurde, jakby mi to wyskoczyło z demonami na klacie, to prawdopodobnie bym wyspał. Co by nie było ciekawym zdarzeniem. Ogólnie serwis mogę ocenić na bardzo dobry, ponieważ ludzie bardzo dobrze się zachowali. W jednym momencie większość ekipy weszła w zły teleport po prostu na bossie. Też ja to zrobiłem, bo kurde, był taki zamęt tam. Po prostu tego teleportu nie zauważyłem i pojawiłem się w tym głównym roomie z teleportami. Ale serwisanci postanowili powtórzyć ten room, co bardzo było dobrym gestem z ich strony. No i okazali się bardzo w porządku. Takich ludzi powinno być więcej właśnie na serwisach, bo są przypadki po prostu, że ktoś coś zrobię i oni mu potem tego nie powtórzą, tylko powiedzą mu: idź na kolejny serwis
zapłać kolejną kasę, to ci to wyczyścimy, nie? Ogólnie wszystko było ok z tymi serwisantami. Wszystko bardzo sprawnie poszło. Ogólnie, Inku, ile to trwało? No nie chcę was okłamać, ale może z półtorej godzinki to trwało. Do 2 godzin chyba to nie dobiło. Były też w połowie, Inku, drobne problemy z osobami, które po prostu nie zapłaciły serwisa. To tam paru ludzi zaczęło ich bić. Nie wiem, czy wszyscy tam zapłacili, ale niektórzy chyba mieli kasę właśnie przy sobie, by w ostateczności zapłacić za to. To też trochę opóźniło nasze te Inku. Tak z 10 minut czy 15 musieliśmy czekać chyba jednak, bo ktoś tam jednak chyba zaliczył glebę. I 15 minut czekaliśmy, aż PZ zniknie tym osobom, które to biły. A sama powtórka też może trwała z 10 minut. Więc tak 20-25 minut przedłużyło się Inku z takich problemów technicznych, tak to mogę nazwać. Ale nic poza tym nie przeszkadzało w całym serwisie. Ogólnie Inku według mnie jest bardzo przydatnym questem, ponieważ wykonując ten quest za nagrodę mamy bardzo kosztowne rzeczy, które zobaczycie pod koniec filmiku. Będzie zdjęcie z nagrodami i urywek, jakie nagrody możemy odebrać. Ale mogę powiedzieć, że każda nagroda ma cenę około 500k. I ogólnie Inku bardzo przydatny quest, ponieważ również możemy u jednego NPC-ka kupić wszystkie blessy. Jest ten NPC-k Henrikus bodajże w Thais i wszystkie blesiki kupujemy w jednym miejscu i nie musimy latać po całym kontynencie tibijskim, by kupić blesy. I jeszcze przy okazji możemy ładnie wyspać, gdy nas jacyś pekerzy dopadną, jeszcze nam poleci cały backpack itemy, jeżeli nie mamy Aola. Ostatnio jednemu członkowi z naszej gildii poleciał backpack, były tam softy, poleciał mu jeszcze MPA, jakoś mówił, łącznie stracił chyba 500k przez swoją głupotę. Ale co zrobisz, nic nie zrobisz. Tak czasem bywa. Się traci, się zdobywa. No i widzicie te poi. No na bossie ciężko było też wyłapać bułę na przykład, żebyśmy to dostali, jeżeli staliśmy z tyłu. Ja tam stałem z tyłu, się zbytnio nie wywyższałem. Nie leciałem po lota, żeby kurde ukraść coś na szybko, żeby coś się zwróciło. Wolałem stać z tyłu i po prostu zrobić te Inku bezpiecznie, niż gdzieś wyspać glebę i stracić w ogóle kasę, którą dałem za serwis. No i lepiej właśnie tak stać z tyłu i nie pchać się nigdzie, bo potem wyłapiemy bułę i się pojawimy w temple. Nie jest to miłe, jeżeli robimy serwis, zapłacimy dużą kasę. Jeżeli chodzi o kasę, to chyba zapłaciłem 70k bodajże za ten serwis. Nie był to jakiś drogi serwis, a nagrody były wartościowe. Ogólnie, żeby zrobić Inku, potrzebujemy przynajmniej jeden tron poi. No i żeby zrobić jeden tron poi, to raczej już pewnie zrobimy całe poi, bo ogólnie chodzi się na Inku po tym, jak zrobiliśmy właśnie poi. Ja jak robiłem Inku, miałem zrobione 5 tronów, bo niestety tego poi, co był serwis, nie dokończyłem. Był właśnie też filmik poi historio i tam trochę powiedziałem co nieco, co tam się działo. Ale ten filmik właśnie obrabiam już po dniu, którym skończyłem poi. Mam taki malutki, chyba paruminutowy materiał właśnie z odbioru nagród. To też go dorzucę jako osobny filmik, jaki taki malutki bonusik do filmiku. Do filmiku jakiegoś, albo osobno to wrzucę, zobaczę. No i to już nie wiem, jaki to tutaj room właśnie leci, ale to chyba już te ostatnie roomy, bo filmik dobiega końca.
Jeszcze przede mną został Wrath of Emperor quest. Jest to również bardzo przydatny i wartościowy quest, za który również dostaniemy drogocenną zbroję, outfit i dużo możliwości do ekspienia na tych zamkach. Ale myślę, jeżeli chodzi o Wrata, to na pewno jeszcze będą odcinki z tego questa, ponieważ jestem bardzo ciekawy. Zostało mi, kurde, również jeszcze wykonanie paru innych questów, które chciałbym wykonać. A mianowicie jest to Vanguard Blood Brother Quest, za który dostaniemy Jalahari Outfit Full. No i odblokujemy tam w ogóle dostęp do Vanguard. Tam występują takie potwory jak te wilkołaki, te drzewce, dużo wampirów, hellspawny i inne takie pierdoły. Jeszcze quest, który chciałbym wykonać, to Shadow of Jalahar. Dostaniemy za niego mounta, tego psa takiego, który występuje na stepach Zao. Jest to troszkę długi quest, ale myślę, że opłacalny i bardzo fajny. No i pozostaje jeszcze Ice Island quest, za które dostaniemy również outfit Norsemana i dostęp do kopalni Sfagrond, na których naprawdę z dobrą ekipą jest świetny exp. I właśnie tego questa jeszcze chcę zrobić na tym moim paku do końca wakacji. Jakie jeszcze poboczne questy? Może zrobię jeszcze Jestera, dostaniemy outfit błazna. No i może Postmana, ale nie wiem, czy jestem gotów, żeby latać za tym. Na pewno jest jeszcze wiele questów, które warto nagrać. No i może nagram, może zobaczycie wkrótce na moim kanale. Może pojawią się również poradniki w przeciągu paru tygodni. Zobaczymy, co wyjdzie w planie. No i widzicie, to już są ostatnie roomy, które nagrałem. Jeszcze będzie chyba jeden room z tym przedostatnim bossem. Naprawdę chciałem bardzo nagrać tego rooma z Helgrokiem, ale po prostu wyrąbało mi ten komunikat, że mam brak miejsca na dysku. Musiałbym na szybko coś usuwać, żeby te miejsce zrobić. No nie dało rady. Może kiedyś, innym razem, na innej postaci uchwycę ten moment. Ale wiem, że tam było dosyć ciekawie, bo sam nie wiedziałem, czy tą wodę święconą wlałem w końcu do tego, na ten posąg. Stałem tam do końca, wszyscy już prawie wyszli, a ja tam naciskam tą wodę hot keyem jak szalony. I pod koniec bloker poszedł, siocher poszedł, a mnie goni. Dwa demony mnie goniły i jeden Jurgenaut. Naprawdę widziałem już śmierć w oczach. Myślę, o kurde, padnę, inku nie zrobię i będzie koniec. No i tutaj widzicie odbiór nagród. No i odcinek dobiega końca. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.